Dzień dobry Państwu. Reprezentuję firmę Symbiona. Jestem obecny na konferencji, na której omawiamy istotę wody, ścieki, czy warto oszczędzać wodę. Z wszystkich prezentacji tutaj przedstawionych przez moich kolegów, konkurentów, ludzi z branży, z zmian przepisów wynika, że nie powinno paść pytanie, czy warto oszczędzać tą wodę, czy warto zawracać tą wodę, tylko w jaki sposób przygotować się do tego, żeby tą wodę zawrócić. I tu jest bardzo ważnym, ważną kwestią jest wybór technologii. Na dzień dzisiejszy można wybrać technologię taką oczyszczania ścieków, która w przyszłości bądź teraz już zagwarantuje nam możliwość zawrócenia tej wody, bądź wybrać technologię, która oczywiście oczyści te ścieki do parametrów wymaganych do zrzutu do kanalizacji czy do rzeki, jednakowoż w przyszłości nie zapewni nam tego, że będziemy mogli skorzystać z możliwości zawrócenia tej wody do procesów. Także wybór tej technologii powinien być dokonywany świadomie. Wybór technologii oczyszczania ścieków powinien być dokonany w ten sposób, aby przygotowana woda, przygotowane ścieki, tak jakby oczyszczone ścieki po procesie oczyszczania ścieków były przygotowane w takim stopniu, żeby można w łatwy sposób wykorzystać część tej wody na potrzeby zakładu, zawrócić do mycia samochodów, zawrócić częściowo do podlewania, zawrócić do innych procesów, jaki dany zakład może sobie robić. I tutaj oferujemy technologie sprawdzone, oparte na technologiach membranowych, technologie obróbki ścieków beztlenowe, gwarantujące nam na wyjściu parametry takie, że produkowana woda z tych oczyszczalni ścieków, brzmi to troszeczkę tak dziwnie, ale tak można zrobić, będzie mogła być z powodzeniem wykorzystana do procesów w Państwa firmach.